cześć wam na wizji, jestem Wytrzy. Dzisiaj nagramy wam coś z zamku, o ile nie będzie padało, bo pogoda jest nie za ciekawa trochę. Coś się tak chmurzy, jakby miało się zbierać na deszcz. Spróbujemy pójść i to nagrać. To ty. Na zamek, jak widać, Wytrzy. Idę teraz przez most. Troszeczkę wam opowiem o tym zamku tam. Mniej więcej kiedy był wybudowany. Są to w sumie ruiny, ale warto je zwiedzić, zobaczyć. Teraz troszeczkę część ruin odrestaurowano w ostatnim czasie. Resztę będziemy nagrywać za chwilę. Czas idę na zamek przez Rytro. Rytro. Nieduża miejscowość w Dolinie Popradu. Jest tabliczka ruiny zamku i tą drogą do góry będziemy się kierować właśnie, by dotrzeć na te ruiny. Jak wspomniałem, Rytro, nieduża miejscowość, która ma własną gminę, odłączyła się od gminy Piwniczna kilka lat temu. Jest zarządzana już samodzielnie. Bardzo atrakcyjna turystycznie ze względu na ruiny zamku, na które idziemy, jak również na następny cel obronny, ponieważ ten zamek służył jako strażnica tutaj na szlaku wiodącym z handlowym. Tutaj tędy przejeżdżali kupcy. To była strażnica. Idziemy do góry. Następne miejsce obronne to są bunkry znajdujące się tu w pobliżu. Też bardzo atrakcyjne. Idziemy na zamek. Chyba będzie załamanie pogody, bo się chmura coraz bardziej. Może się coś uda nagrać. Schodząc z gór, z nieudanej wycieczki, taki tytuł filmiku był też, do Rytra, obiecałem, że nagram ten zamek tu w Rytrze, że tu wrócę. Dzisiaj się tutaj wybrałem. Na ten zamek, żeby coś nagrać. Pomimo lekkich jakichś gastrycznych problemów z żołądkiem, z jelitami. Idę do góry. Coś nagramy. I pokażę wam, co, jak to wszystko wyglądało. O ile fizjologia mnie nie zmusi wcześniej skręcić w krzaczki. To na tyle. Na zamek w Rytrze. Jest tu cały opis ruiny zamku. Tablica. Najstarsza wzmianka jest z 1244 roku od Jana Długosza. Najstarszy zamek był na pewno stróżą, zwierzą, małym zameczkiem oraz murami. Rozwój czasu świetności zamku przypadają na stulecia od XIV do XVI wieku. Jak widać, tutaj ludzie robią sobie pamiątkowe ślubne zdjęcia na tym zamku. Obok funkcji obronnych, gospodarczych, zamek spełniał także funkcje reprezentacyjne. To na tyle. Za chwilę wejdziemy, będziemy.
Na filmie nie będzie, bo nie będzie głosu słychać. Nie, bo wszyscy już obrażkę ściągał, nie? Ale tak się pocałujcie. Chodź, Kasperek. Chodź, Kasperku, do zdjęcia to. Wiesz, chodź. Kasper. Kasper, chodź. Tak, widać, ludzie robią tutaj zdjęcia pamiątkowe ze ślubu. Wchodzę tam z następną komorę. Okienko szczelnicze. I tutaj, gdybym się wspiął, można wyjść na mury. Jest okej. Okay. I chyba się tutaj powspinam. Szczelnicze. Widać. Widoki. Na Rytro. I będziemy schodzić, bo tu balują, nie będziemy im przeszkadzać. Film ciekawy i widok na Rytro. Wiatraki. Przy drugim wiatraku tam jest bunkier z II wojny światowej. A dzisiaj chyba już tam nie pójdziemy. Jest pogoda niepewna. Widoki. Cały czas widoki. Widoki. I kończymy wyprawę na zamek. O tyle, pa. Już jeszcze odkopują archeolodzy coraz to większe połacie muru. I będziemy kończyć zwiedzanie zamku. Schodzimy. Tak. Troszeczkę się ludzie dziwnie patrzą, bo prowadzę monolog z kamerą. Idziemy na zamek i wracamy już mostem i idziemy na autobus. Wracamy do domu. Koniec spaceru.